poznamy doświadczenia pod tytułem Królowa Salonów. Lampa Lavedo odnowa w latach 60. Królowała na salonach. Przypominamy, że to rodzaj lampy z zawartością cieczy oraz wosku, która po rozgrzaniu tworzy różne efekty kolorystyczne. Lampa lava jest złożona z dwóch części. W podstawie wbudowana jest żarówka, druga część ma kształt butelki i wypełniona jest dwiema niemieszającymi się substancjami. Po podgrzaniu masy z wosku magma rozstawia się, dając za każdym razem inny efekt. Do tego doświadczenia potrzebne nam będą następujące szkło laboratoryjne, odczynniki oraz sprzęty. Kolba stożkowa, bagietki, pipetki, soda oczyszczona, olej, zlewki i wodny roztwór kwasu octowego zabarwiony barwnikami. Przechodzimy do wykonania doświadczenia. Na dno kolby stożkowej wsypujemy około 5 łyżek sody oczyszczonej. Delikatnie wlewamy do ściankach olej, tak by jego poziom sięgał do 3/4 wysokości kolby. Następnie za pomocą pipetki roztwory te wkraplamy do kolby. Jeśli zmieszamy obie substancje, dochodzi do burzliwej reakcji, w której obserwujemy kolorowe krople lawy, tak zwany dwutlenek węgla. Teraz możemy już tylko cieszyć oczy pięknymi widokami.